Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty nie grają, a w dzisiejszym odcinku czas na recenzję Jordanów One Take 5. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie zasubskrybować kanał, pamiętajcie też polubić ten film, bo dla was robimy recenzję tych średnich, bardzo średnich butów. Ale przejdźmy już do omówienia. Jordan One Take. Problemów jest tutaj mnogo. Tak naprawdę zaczniemy sobie od podeszwy. Jak widzicie, no podeszwa jest brudna, grałem w nich na outdoorze. No tutaj lepiej widać. Na outdoorze, grałem w nich na indoorze. I szczerze powiedziawszy, podeszwa jest wytrzymała, więc na outdoor nie zetrą się tak szybko, ale trakcja jest przeciętna. Tak, przeciętna. To odpowiednie słowo. Nie jest nawet średnia, jest... Mamy tak, tragiczna, słaba, przeciętna, średnia, dobra, bardzo dobra i genialna. Czyli to w skali tej 7-punktowej to jest 3. Od 1 do 7 to jest 3. I no, to nawet nie jest średnia. Jest... No, nie podoba mi się ta trakcja. Amortyzacja jest jeszcze gorsza. Jest twardo. Myślałem, że jak tu włożyli trochę poduch i ta pianka wydawała się dobra, będzie fajnie. Nie, jest przecięta ta amortyzacja. Uważam, że no, czasami narzekam na pianki od PUM, na przykład Cordriderów Chaosów, że są to pianki słabe i że narzekam na nie. To jest lepiej niż w tych butach. Tu amortyzacja dla mnie jest w ogóle mech. Jeśli chodzi o cholewkę. Oddycha, to trzeba docenić, cholewka oddycha bardzo fajnie, ale jest niewygodna i nie trzyma stopy. No a dla mnie, jeśli coś nie trzyma stopy, to wtedy jest nieakceptowalne jako but do koszykówki. To jest moja opinia, ja po prostu nie lubię mieć kontuzji. I uważam, że takie buty nie mają racji bytu, dla mnie oczywiście, bo jak mówię, nie lubię być kontuzjowany i nie grać. I czy te buty powinny być polecane komukolwiek? Uważam, że nie. 500 zł za but mega przyjemny. Chociaż materiały nie są najgorsze. To trzeba przyznać, że jak na Nike i na budżetówki materiały nie są najgorsze, ale zastanawiam się, czy to nie jest już główna linia Westbrooka, ponieważ why noty nie wyszły. Wyszły tylko te one take'i i... Ciekawe, czy, no, czy Jordan na pewno odpuścił już Westbrooka, ponieważ mają teraz Ziona, który zaczął dobrze grać, mają Luka i mają Tatuma, więc no, no obstrzeli się młodymi gwiazdami mega mocno. Myślę, że oni na parę lat sobie zaklepali, więc no po co im 36-letni Westbrook, który gra ten sezon dobry. Naprawdę, trzeba docenić. I czy worth it ładowania 500 w taki obuw? W mojej opinii kompletnie nie. Ja za to wolałbym sobie kupić dużo innych butów. Już nawet Janisy Immortality trójki są lepsze niż te, więc nawet w Nike, jeśli potrzebujecie kompletnie od Nike'a wyboru, bo Jordan tak to ma jeszcze jakieś budżetówki? Nie ma raczej. Chyba nie ma budżetówek. No chyba nie. Chyba nie. Ja wiem, że dzisiaj jest czwartek, doszły już tej tumy dwójki do mnie, ale niestety, moi drodzy, nie zdążyłem ich nagrać, bo nagrywam to w czwartek rano. Bo cały dzień mam zabiegany i cały weekend mam zabiegany, więc może będą w sobotę. Tu w ogóle miało być porównanie, ale też się wszystko przeciąga niestety. I ja te buty nie polecam wcale, naprawdę. Uważam, że nie powinniście ich kupować, chyba że jesteście gigafanami Westbrooka, ale... No to wtedy bym się zastanowił... No chyba, że macie za dużo siana, no to wtedy luz. Wtedy sobie je kupcie. Bo uważam, że są to jedne z gorszych budżetówek, jakie teraz mamy na rynku. Naprawdę myślę, impakty ostatnie są lepsze, precision są lepsze. O, one są lepsze od Nike Precision, tych szóstek. Tak, to jest chyba jedyny budżetowy but, od którego są lepsze. Znaczy jeszcze nie ograłem tych Unlimited Trailów dwójek i PUM, więc tu się nie wypowiem, ale no ogólnie... No ja bym tych nie kupował. I tak w przyszły weekend prawdopodobnie już będzie topka butów na outdoor. Spokojnie. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia w najbliższym odcinku. Prawdopodobnie już w sobotę z Tatumów dwójek.
Jeśli ktoś jest z Trójmiasta, no to do zobaczenia w sobotę na zlocie fanów Chicago Bulls i Boston Celtics, bo będę tam grał i tam będę. Dobra. Nara.